Nazywam się Ewelina Polak, mam 29 lat i jestem profesjonalną siatkarką. W siatkówkę gram od ponad 20 lat. Na salę pierwszy raz zaprowadzili mnie rodzice, bo moje dwie starsze siostry grały. I tak już zostałam. Od 10 lat gram profesjonalnie w Ekstraklasie oraz pierwszej lidze. Na swoim koncie mam Mistrzostwo Polski, dwa Puchary Polski, dwa Super Puchary Polski oraz brązowy medal Mistrzostw Polski. Mój narzeczony również grał w siatkówkę, jeszcze w czasach młodzieżowych. Chodziliśmy razem do jednej szkoły, ale się tam nie poznaliśmy. Dopiero poznaliśmy się po liceum, jak już oboje skończyliśmy szkołę, przez wspólnego znajomego. I od tamtej pory tak naprawdę zostaliśmy przyjaciółmi i w całej tej mojej przygodzie siatkarskiej, karierze mój narzeczony mi towarzyszy, nawet jeśli jak jeszcze nie był moim narzeczonym. Zdecydowanie jestem najwierniejszym kibicem Eweliny, gdyż no, oglądam każdy jej mecz, śledzę każdy jej wynik. Nawet zanim zaczęliśmy być razem, potrafiłem do niej zadzwonić w środku nocy wręcz i powiedzieć, jak zagrała, ile punktów zdobyła i tak dalej. Nawet sama Ewelina nie wie, ile punktów zdobyła, jak w ogóle jej drużyna zagrała, po czym ja jej opowiadam, jak to faktycznie było. Więc no, choć myślę, że jej siostry się nie zgodzą z tym, to i tak ja jestem najwierniejszym jej fanem. Kocham jej uśmiech, kocham jej poczucie humoru, kocham jej inteligencję. To, że tak naprawdę tylko z nią potrafię tak rozmawiać non-stop i nie nudzi mnie ta rozmowa. Więc no, jest po prostu moją najlepszą przyjaciółką. No, to jakby jest niby takie proste czy coś, ale no, będę brał ślub z moją najlepszą przyjaciółką, więc no, to jest dla mnie jakby najważniejsze. Dzień dobry. O, proszę. Cała rodzinka. Dzień dobry. W komplecie chyba. Hej, cześć. Ewelina. Izabela. Cześć. Paulina, siostra. Siostra. Zuzia. Kim jesteś? Siostrzenica. Siostrzenica. I moja. Hania, cześć, mama. Dzień dobry. Siostrzenica to znaczy, że ty jesteś córką siostry. Tej tak. siostry? Tej siostry. Tak? Tak. A moja wnuczka? 11. 11. No duża panna, fajnie. Siatkarka idzie w ślady siostry. No właśnie, widzę, że tutaj geny z tym się nie wygra. No dobrze, słuchajcie, mamy też rodzyneczka, cześć. Cześć, Janek. I ty jesteś narzeczonym. No tak wyszło. Wspaniale, gratuluję ci. A dziękuję Taka bardzo. Taka narzeczona to skarb, co? Wyszukana. Słuchajcie, będziemy dzisiaj wybierać suknię ślubną. Kto doradza? Wszyscy. Jak możemy. No możecie, wszyscy? Jeżeli możemy, to nie. Nie chcesz? Wolę nie widzieć. Jeżeli chodzi o sukienkę, bardzo dużo z Eweliną rozmawialiśmy o tym, jak ma wyglądać. Ja bardziej mówiłem, jak ma nie wyglądać, co mi się nie podoba. Ale wiem, że na pewno będzie błyszczeć i będzie najpiękniejszą osobą tego dnia i nie tylko. Czyli szykujemy niespodziankę. Tak jest. Cieszy cię to? Trochę tak. No mam większe pole manewru. No dobra, a kto jest najbardziej wybredny w wyborach? Siostra. Myślę, że najbardziej krytyczną osobą może być moja siostra i trochę się tego obawiam, ale wiem też, że na pewno to będzie bardzo szczera opinia i dlatego jej ufam. O siostra, czym ty zasłużyłaś na taką reputację? Staram się zawsze szczerze powiedzieć, co myślę i jakie jest moje zdanie, co nie zawsze jest mile widziane. No i ja jestem najstarsza i tak jak się przyjęło, że jak trzeba coś skrytykować, to na pewno zadzwonimy do Pauliny, ona nam prawdę powie. Wiem, co czujesz, też zawsze jestem szczera. No dobra, słuchajcie, poradzimy sobie nawet bez chłopaka, prawda? Tak, zrobimy mu niespodziankę. Możesz na nas liczyć. Będzie super, nic się Ewelina nie przejmuj, jesteś w najlepszych rękach. Masz rodzinę i mnie. Bardzo liczę na twoją pomoc. No i super, to ja dam z siebie wszystko dzisiaj. No to w takim razie działamy. Zacznę od tego, że porwę sobie Ewelinę na rozmowę, ustalimy, jak ta suknia ma wyglądać. Ja uciekam. Tak, no bo nie możesz widzieć. A wy się tu rozgoście, jesteście rodziną całą, czyli czujcie się jak w domu. I zaczynamy, super, tak? Super, super. No to chodź. Zdecydowałam się na przyjście do programu głównie dlatego, że od wielu lat śledzę wszystkie programy Izy i bardzo ufam jej w kwestii zwłaszcza wyboru sukni ślubnej, ale
jakby całego wydarzenia, łącznie z weselem. Jakby jej doświadczenie, wizja bardzo się pokrywają też z moimi pragnieniami, więc liczę na to, że Iza swoim, zwłaszcza doświadczeniem, pomoże mi w wyborze tej najpiękniejszej sukni. Ewelina, no wesołą masz tą rodzinkę swoją. Tak, bardzo liczną. To i tak jest tylko połowa. Kto tam jeszcze został w domu? Jeszcze mamy średnią siostrę, która ma czwórkę dzieci. Tak. To nieźle, będziesz szła w jej ślady? Myślę, że nie. Nie, ale no jeszcze póki gram w siatkówkę, to o takiej większej rodzinie jeszcze nie myślę. Na razie męża dobieram. Czym cię ujął? Przede wszystkim swoją dobrocią. Ja nie znam drugiej tak dobrej osoby jak Janek, która by była tak bezinteresowna, taka szczera, taka dobra. Wszystko. Ma po prostu pełen pakiet. Janek jest moim najlepszym przyjacielem. Jest najlepszą osobą, jaką znam. Jest najbardziej ciepłą osobą, dobrą, bezinteresowną, wspaniałą osobą. No i taką moją miłością. Powiedz mi, jaki masz pomysł na to wesele i jaki masz pomysł na tą suknię? Jak ty chcesz wyglądać? Kim ty chcesz być tego dnia? Chcę się błyszczeć. Oh yeah? Tak. Super. Punkt pierwszy. Jakiej sukni szukamy? Musi błyszczeć. Jak ja to rozumiem, u mnie jest masa błyszczących sukienek. Bardzo proszę. Ustalmy tylko, czy błyszczy się od pasa w dół, czy od pasa w górę, czy po całości? To są moje chyba takie największe wymagania. Aha. Może być trochę nogi widać. Trochę ramionka może być widać, ale ma być taki blask. No to super, wychodzimy z po prostu sportowych ubrań i robimy się na pustwo. Zdecydowanie tak. Czyli ty po prostu liczysz na wielką przemianę. Tak. Bomba. Dlatego jestem. Bomba, ale fajnie. Ja już mam jakieś pomysły na ciebie, więc ja już nie chcę tracić czasu. Zaczynamy? Tak jest. No dobra, ale jednak, moment, zanim zaczniemy. To jeszcze chciałabym, bo jeżeli powiedziałaś mi o tej, wiesz, dużej przemianie, to ja chciałabym jeszcze zaprosić jedną osobę, która podpowie, co zrobić, żeby w dniu tego ślubu, oprócz sukni, którą się zajmiemy, wyglądać najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Ok? Super. To piękno, które widzimy na zewnątrz, zaczyna się w środku. Musimy zadbać o nasze zdrowie, żeby wyglądać wspaniale. A w dbaniu o zdrowie pomoże nam My Best Farm. Teraz jak już jesteśmy w takim totalnie babskim gronie, dołączyła do nas Dominika, która jest ambasadorką marki My Best Farm, to czuję, że to jest taki moment, żeby porozmawiać sobie o suplementacji, bo to jest tak, że my mamy gdzieś tam suplementację z tyłu w głowy, w świadomości, ale często właśnie przed ślubem to jest taki moment, który nas mobilizuje do podjęcia tego tematu. I to jest tak, że kobieta sobie myśli, no nie, przed tym ślubem to trzeba by się jakoś wzmocnić, coś zrobić, żeby dobrze wyglądać, dobrze się czuć i wtedy sięgamy po suplementy. I to jest najważniejsze, żeby sięgnąć po te właściwe, chyba to jest najważniejsze. Właściwe i we właściwym czasie, bym powiedziała. Aha. Więc żeby nie przypominać sobie o suplementacji miesiąc przed ślubem, czyli idealnie jest dać sobie te kilka miesięcy, żeby organizm wysycił się składnikami, które dadzą nam to, co najlepsze. Ewelina, ty pewnie jako sportowiec dużo wiesz o suplementacji, o odżywkach i o milionie rzeczy, o których pewnie my nie wiemy, ale ciekawa jestem, na ile z tego korzystasz i też jak się czujesz sama ze sobą, w jakiej ty jesteś formie, w jakiej formie teraz jest twoja skóra, włosy, paznokcie. Niestety troszeczkę wiem na temat suplementacji, natomiast jestem takim typem, który bardzo często o tym zapomina i jak ktoś nie stoi za mną i mnie tam nie szturcha i nie przypomina, no to często te suplementy stoją w szafce i się na mnie patrzą. Jezu, ja mam to samo, słuchajcie, że już to mam, już to zakupię, wiem które i one po prostu stoją. Jeszcze powinnam mieć jakieś, nie wiem, przypomnienie w telefonie chyba, żeby brać. Regularność to podstawa, ale warto też korzystać z pudełeczek na kapsułki i mieć je zawsze w torebce. Okej, to jest jakiś patent. Tak, kiedy otwieramy torebkę, przypominamy sobie, o, warto wziąć tabletkę. Moje pudełeczko zawsze by było pełne. Nawyk w końcu wejdzie w krew. No właśnie, tak, bo to chodzi o taką powtarzalność. No dobrze, powiedz mi, jak ty teraz oceniasz ten swój stan właśnie włosów, skóry, paznokci? Niestety ciężko zadbać o to, bo przy częstych treningach, przy dużej ilości potu, też brudu na sali i przy częstym myciu
widzę, że po prostu i włosy, i skóra dużo na tym tracą. Idealnym preparatem jest My Best Beauty. To jest preparat, który zawiera 24 naturalne składniki, które wspierają włosy, skórę i paznokcie. Więc jeżeli ty masz związane włosy, często je myjesz, one są przeciążone, dodatkowo grasz w siatkówkę. Ta piłka uderza o różne części na sali, które niekoniecznie są czyste. Ty potem dotykasz skóry, twarzy dłońmi. Więc ten preparat będzie dla ciebie idealny, bo zawiera antyoksydanty i tylko naturalne składniki, w tym też kwas hialuronowy, który nawilża skórę od wewnątrz. Więc to jest preparat, który spowoduje, że zauważysz różnicę we włosach, na skórze i na paznokciach. Czy to jest też taki preparat, który zadba o cerę, czy jeżeli chodzi o cerę, trzeba użyć czego innego, o skórę twarzy? My Best Beauty wspiera naszą skórę, ale jeżeli chodzi o stany zapalne, to idealny jest olej My Best Complement. To są oleje oraz kwasy omega 3, 6, 9. On ma działanie między innymi przeciwzapalne, więc kiedy na naszej skórze pojawia się coś niespodziewanego, działanie przeciwzapalne powoduje, że szybciej te zmiany znikają albo w ogóle się nie pojawiają, bo na przykład od kiedy... żeby nic nie wyszło, tak. Nie? Przygotowałaś tutaj jeszcze My Best Slim, to nie wiem, czy to jest dla ciebie potrzebne. Potrzebne? No tak. Dlaczego? No w dniu ślubu każdy chce być taki jeszcze drobniejszy, jeszcze piękniejszy. Czekaj, czy ty masz pomysł, żeby schudnąć przed ślubem? Tak, zdecydowanie. No nie wierzę w to. Słuchaj, tyle treningów ci nie daje dostatecznie w kość? Ta figura nie jest doskonała? Tak, ale no i mam takie poczucie troszeczkę przy tym, że moje koleżanki są takie bardzo szczupłe, bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Ja przy nich jestem mała, także gdzieś tam to z tyłu głowy siedzi, że troszeczkę jeszcze jakby tam zejść z jednego, chociaż z pół rozmiaru, to będzie super. To My Best Slim to jest dla ciebie produkt idealny. To jest produkt legenda. Dzięki temu produktowi tysiące dziewczyn, i nie tylko dziewczyn, ale także mężczyzn, kobiet i mężczyzn, zmieniło swoje nawyki żywieniowe, dzięki czemu zrzuciło nadprogramowe kilogramy. Ale co więcej, w składzie jest L-karnityna, czyli przed treningiem trzy kapsułki spowodują, że ten trening będzie bardziej efektywny, będziesz miała więcej energii, a dzięki temu spalisz więcej kalorii. A to fajne. Ten preparat My Best Slim nie powoduje roztrzęsienia właśnie, niepokoju, drżących rąk, więc kołatania serca przede wszystkim, także on jest bezpieczny, z naturalnych składników. Ja uwielbiam ten produkt. A jeżeli faktycznie to jest taka rzecz, która dotyczy no nie tylko sportowców, ale przede wszystkim panny młode, nie wiem czemu pokazałam wtedy na siebie, panny młode, one są w takim momencie życia, który na chwilę przed ślubem bywa bardzo stresujący, tu wkrada się dużo emocji, właśnie jak takie rozdygotanie, roztrzęsienie, to co wtedy? Magnez. Ale magnez, który ma naturalne formy, organiczne formy, bo tylko organiczne formy magnezu są wchłaniane przez nasz organizm, a My Best Magnesia ma aż 5 organicznych form magnezu i wchłania się to o kilkaset procent lepiej niż preparaty, które znamy z aptek, bo często my kupujemy w aptece magnez, który jest formą nieorganiczną i nasz organizm tego magnezu po prostu nie przyswaja. Ja nie wiem, czy ty suplementujesz magnez? Bardzo często widzę, że mi brakuje magnezu do tego stopnia, że aż mi potrafi, tak, i skurczę, ale też po prostu czuję, jak mi pulsują mięśnie czasami, że siedzę, nic nie robię, a mi skacze cała ręka albo cała noga, więc wtedy potrzebuję takiej większej dawki, zamiast to systematycznie uzupełniać, to po prostu na raz dużo, żeby to uspokoić. Magnez jest nazywany pierwiastkiem życia, bo odpowiada za kilkaset procesów biochemicznych w naszym organizmie. My go cały czas wypłukujemy. I to jest niesamowite, że osoby, które zaczynają suplementować My Best Magnezia, po kilku dniach oni czują różnicę. Nie są senni, nie są znużeni, mają więcej energii, chce im się żyć lepiej, jakby dostają takiego powera, więc będzie to jest idealny produkt dla ciebie. Ale tutaj oprócz magnezu jest jeszcze witamina B12, B6, biotyna, cynk, także to jest naprawdę fajne połączenie, tak? Bogata formuła. Brzmi to super. Czy to można wszystko razem przyjmować, czy to jest na przykład za dużo, żeby to wszystko ze sobą połączyć? Jak to jest? Jeżeli chodzi
o ten zestaw można przyjmować to wszystko. I ty z myślą o Ewelinie właśnie taki zestaw przygotowałaś? To jest mój ukochany zestaw, to jest mój ukochany zestaw. Czyli dajesz jej to, co najlepsze? To, co najlepsze, dlatego że dzięki temu nie mamy stanów zapalnych, nasza skóra wygląda świetnie, mamy lepszą koncentrację, szybciej się regenerujemy. Dzięki My Best Beauty włosy, skóra, paznokcie, jesteśmy beauty, po prostu My Best Slim. Wiadomo? Wiadomo. I magnez, My Best Magnezia, po której czujemy się po prostu dużo lepiej. Lepiej się wysypiamy, zaczęłam wstawać przed budzikiem. Wyspana po prostu, ja nie wiem, ja zawsze, zawsze suplementowałam magnez, ale dopiero jak zaczęłam czytać o formach organicznych, nieorganicznych, ja zorientowałam się, że ja tak naprawdę tego magnezu w sumie prawie nie wchłaniałam. I tutaj czuć różnicę. No dobrze, czyli co, wiemy wszystko, bierzemy regularnie, tak, Ewelinka? No pewnie, że tak. No wiadomo, że tak. No to co, wiemy jak zrobić, żeby czuć się dobrze i wyglądać najlepiej, jak to jest możliwe, a teraz idziemy wybierać suknię ślubną. Prawda? Tak jest. No właśnie. Najprzyjemniejsza część. No właśnie! Życzę jej powodzenia. Życzę powodzenia, już nie mogę doczekać, jaką suknię wybierzesz. No właśnie, wszyscy nie mogą. No to chodź, lecimy, zapraszam. Dla mnie to, żeby Ewelina poczuła się pięknie w każdej sukni, taka dopieszczona i żeby to był taki bardzo kobiecy dla niej czas, czas przeistoczenia się z dziewczyny, fajterki, zawodowego sportowca w taką piękną księżniczkę, jest tak ważny, że dzisiaj wszystkie trzy suknie ja dla niej wybieram. Nie ma tu miejsca na błąd, będą wspaniałe propozycje, w których się zakocha. Ja z Eweliną przegadałam to, jak ma wyglądać ta suknia ślubna, ale jestem ciekawa, na jaką suknię wy liczycie. Od mamy sobie zacznę. No, najpiękniejszą. Ja nie określę ani wzoru, ani... Przede wszystkim jej się musi podobać. Na pewno damy swoje uwagi, jeżeli coś będzie nie tak, bardzo chętnie podpowiemy. Czy się posłucha, tego nie wiem. Natomiast szczerze oczywiście zasugerujemy, jeżeli coś by było nie tak. A na co dzień się słucha, czy się nie słucha? Tak troszkę różnie bywa. Okej. Okay. Zuzia, jaka sukienka? Nie mam żadnej. Nie masz pomysłu? Nie. Taka jak księżniczkowa. Księżniczkowa tak. Jednak. Okej. Okay. Paulina? Jest mi ciężko powiedzieć, ale taka, w której ona na pewno będzie się najlepiej czuła. Wydaje mi się, że po twarzy panny młodej najlepiej widać, która sukienka jest dla niej. To jest ten uśmiech, tak jak coś ładnego założymy na siebie i patrzymy w lustro i się same do siebie uśmiechamy, nie? Ja myślę, że to będzie tak właśnie z suknią ślubną, którą wybierze Ewelina. No jak wy będziecie tak pomagać, to ja dziękuję. No dobra, ale jak już będziemy widziały, to z czym porównywać, to będziemy porównywać, ale póki co wydaje mi się, że przede wszystkim musi być taka jej. Przede wszystkim Ewelina powiedziała, że musi być błyszcząca. A bling bling, na tak. Tym się koncentrowałyśmy i mamy już swoje propozycje, swoje typy i chcemy Wam je zaprezentować. A my ciekawe jesteśmy. To co? Zaczynamy? No to jedyneczka. Lecimy. Ewelina, zapraszam. Moja pierwsza propozycja dla Eweliny to suknia okroju księżniczki z gorsetem i opadającymi ramionczkami. Oczywiście błyszcząca. O kurczę. Chryste. To jest ta, którą chciałam. No pięknie. Teraz zrozumiałaś, że to ślub? Tak. No ślicznie. A obrócisz się dalej? Nie. Chcesz na siebie patrzeć cały czas? Emocje. No to nie jest strój sportowy, powiem wam. No. No bardzo mocno odbiega od stroju sportowego. Trochę nas zatkało. Mnie też. Jeszcze nie wiemy, co powiedzieć. Jest śliczna. Jeszcze tak bogatej kreacji nie miałam. To są emocje, wiecie? No! Super! To dobrze. Oj, emocje nie do opisania. Szok. Ta sukienka zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
i się sama nie spodziewałam, aż mi się zaczęły ręce trząść i takie, no, taki przypływ emocji, że nie spodziewałam się, że tak zareaguję, ale jest przepiękna ta sukienka i te rękawki i się tak pięknie błyszczy i nie wiem, już się boję, co będzie dalej, bo jeśli ta zrobiła na mnie takie wrażenie, to nie wiem, jak będzie z resztą sukienek. Podoba mi się, że są takie odkryte ramiona. Fajnie wyglądasz w tym. Podoba mi się? Bardzo. Mi też. Taka bling bling, nie? Taka jak chciała. No, jest... Tak nad tymi ramionczkami się zastanawiam, czy to jest wygodne i dobre. Może się niepotrzebnie czepiam, natomiast te opadające rękawki, które były, no, sprawiają wrażenie, że one tak jakby nie do końca pasowały. Ale to może tylko moje jest wrażenie, no wiadomo, że moje zdanie nie jest najważniejsze. Wydaje mi się, że to jest niewygodne, że to cały czas tak jakby coś nie jest niewygodne. Człowiek musiał poprawiać. Ogólnie sukienka jest piękna. Wyglądasz super, tutaj to odkrycie. Ja bym tylko coś z tymi ramionczkami innego pomyślała. A ja zobaczę, nie wiem, zobaczmy, co z nim można zrobić. Znaczy, ja lubię opadające, żeby była jasność, ale zobaczmy, a jakby gdzieś tak, troszeczkę na piękną i bestię je zrobić, coś, że tu. No, ciekawy pomysł, pokaż. Ale ja jestem fanką pierwszej wersji. Ale wiesz, one jak będą w odpowiedniej długości przygotowane, to będziesz miała opcję, że możesz sobie, nie wiem, na przykład do kościółka zakryte ramionka. O, super opcja. A potem na wesele tarararam. Okej. Okay. Wiesz, o co chodzi? A weź spróbuj wyjąć w ogóle z tego rękę, a zobaczmy, jak ona by była w ogóle bez rękawków, tylko taką po prostu księżniczką. No i patrzcie, goło. Goło się zrobiło. Ale to są trzy w jednym. Tak. To już jest trzecia sukienka. To się może przepinać. Na sesję obcinamy i w ogóle w nowej sukni. I nowej sukni, bardzo piękna. Słuchajcie, ona jest piękna. Ona robi piękną figurę, jest fajny biust, jest super talia, ma ładne zdobienia, plus dużo brokatu na dole. Wygląda pięknie w niej. Bardzo ładnie. I nie jest przesadzona. Tak. Ale te rękawy robią coś ciekawego. Tak. Rękawy są jednak... Fajne. I wiecie, te rękawy przez tą swoją szerokość powodują, że tu mamy delikatną sylwetkę. One są fajne, rękawy są fajne. Ładnie modelują sylwetkę. Można by pomyśleć... się ewentualnie nad innym materiałem z tych rękawów. Żeby były na przykład z takiego delikatnego tiulu, że troszeczkę transparentne. Często do zrobienia, wiecie, to już są takie... Aha. O, teraz jak trzymasz tak, to jest bardzo ładnie. Jak tak, tak, tylko teraz jej będzie dużo bardziej niewygodnie. Aha, bo to teraz dotąd. Ona będzie miała, wiesz, blokadę w ruchu. Okay, okay. A kiedy one mają trochę tej objętości, to może ruszyć rękami. To będzie ważne w tańcu, przy pierwszym tańcu, przy podniesieniu rąk do góry. Ale ta opcja z tym zakryciem do kościółka też jest fajna. Dwa w jednym? Tak, bo by trzeba było coś tam szukać, więc... Tak, i wtedy nie trzeba będzie żadnych bolerek, przykrywki. Tak, pomysł jest świetny. Super, czyli zaczynamy mocno. Paulinka? No ja przypomnę, że jak wchodziliśmy, to wszyscy powiedzieli, że to ja będę najbardziej narzekać, a mnie tak zatkało, że ja nie jestem w stanie znaleźć tutaj żadnego minusa tak naprawdę. Tak, tak. Nie ma tu nic, co mi się nie podoba. Jedyne, o czym mogłabym pomyśleć, to jest z innego materiału rękawki, żeby one były delikatniejsze, pasowały do sukni. Ale tutaj też jest coś innego, wiadomo, że kontrasty też są fajne. Także I love it. Super. I wiązana z tyłu, pokaż nam się tyłem. No, talia osy. Talia jest super. Bo jestem wywiązana. Oddychać możesz. Bo walczą życie. W razie czego jedna porcja mniej na weselu, nie? Panna młoda nie je. No jest tak jak... Tak jak panienka życzyła, czyli świecąco i tak ślubnie, i księżniczką. No, ja ją wcześniej patrzyłam. Widziałaś ją wcześniej? Tak, najbardziej na nią zwróciłam uwagę. Co ty mówisz? Czyli to jest moja propozycja z Zuzią. Dobra. To chciałam ten. Tak? Tak. No to jest sukienka od Zuzi dla ciebie. Jak patrzę na nią, to mam łzy w oczach, że to jest takie piękne. Że Cecia będzie miała ślub. Urocze. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. No dobra, to ja bym chciała teraz trochę zmienić klimat, bo jedną propozycję mamy w zupełnie innym kształcie. I zobaczmy sobie, jak będzie wyglądała Ewelina w wersji bardziej obcisłej. Syrenki? Z takim błyskiem, ale z takim błyskiem, że czekamy. Ja też jestem ciekawa. No to cię przybieraj. Oho. Chciałaś jeszcze nauczyć chodzić? Tak. A jak opuścisz?
Nie, no właśnie tak jest lepiej. No ale nie myśl, jak w kościele szła. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Moja druga propozycja dla Eweliny to suknia okroju ryby. Oczywiście od góry do dołu skąpana w brokacie. Pięknie. Plecy jakie ładne. Myślałam, że to tylko był pierwszy szok wtedy, ale to jest... Przy każdej chyba tak jest. Przy każdej ładnej. Jak się w niej czujesz? No jestem zachwycona. No teraz to mi mowę odjęło. Jest przepiękna ta sukienka. I... Sama nie spodziewałam się, że będę tak dobrze wyglądać w tym kroju, bo troszeczkę mam takich kobiecych kształtów, ale bardzo mi się podoba, jak ona wszystkie moje atuty podkreśla. Nie wiem, jak ten długi rękaw w lipcu, aczkolwiek nie interesuje mnie to, jakby to... Mocniejsza klima i będzie dobrze. O, jest piękny. No szok. O, jest. Tej nie oglądałam, nie widziałam takiego modelu. Dlaczego mama szok? No bo nastawiłam się cały czas na księżniczki, a tu raptem jest syrenka. No jest pięknie, naprawdę jest pięknie. Jest tak dostojnie. W tamtej wygląda jak księżniczka, a w tej jak królowa. Już tak dostojniej. No jest taka elegancja ogromna. Wydaje mi się, że też na tą elegancję bardzo wpływają te rękawy, które mają te, wiecie, pufki troszeczkę. Mhm. One są takie... I wbrew pozorom myślałam, że mi poszerzą barki, nie, a mam także... pięknie równoważą sylwetkę, przepięknie. No niesamowite. To ja milknę. To by się nie podoba? To nic nie ma. Też. Nie? Nie podoba mi się. A właśnie ja widzę tutaj te większe ramiona twoje. Ale jest, ja się jest... nie znam, więc ja to milczę. To prawda. Nie, ja absolutnie się nie znam. To jest przyzwyczajenie, to jest to, że ty wiesz o tym, bo jakbyś nie wiedziała, pewno byś nie zobaczyła. A czy jak dla mnie wygrywa jeden? W suknię numer jeden? Ale ta się błyszczy tak... Najlepiej. Dla mnie trochę za dużo, jak to jest do tego pyłku. Natomiast tutaj są właśnie coś, co moim zdaniem... Daj troszkę tyłem, ciuteńkę. Nie do końca wpływa korzystnie, czyli te pufy w ramionach. Oddychasz? Tak. Nie, to widać, że jest luźniejsze. Jak się czujesz tutaj? Nie za taka... za blisko ciała, jak rucha w tańcu? Nie, mam większą swobodę rąk niż ale w pierwszej chodzi mi o tutaj, o tu, o nogi, biodra. Tak, bo tylko tak? Jakby tutaj mam... Nie, no jest śliczna ta sukienka, jest śliczna po prostu. Nie wiedziałabym, Kate żebym, Middleton taka, żeby tylko że z błyskiem. Dla ciebie, ale tak, to jest naprawdę... Czyli dwa w jednym. Czujesz się jak Kate Middleton? Teraz Paulina ci powie. No. Słucham. Wszystko nie tak. Duże ramiona, opięty tyłek. Żadna z nas by tej sukienki z wieszaka nie wzięła, żeby Ewelina ją przymierzyła. Wiesz, że cię kocham nad życie i dla mnie jesteś piękna w każdej sukience, ale jeżeli jestem tu po to, żeby powiedzieć coś od siebie szczerze, to w pierwszej sukience było tak, że aż nie byłam w stanie mówić, a wiesz, że u mnie to się rzadko zdarza, że nie byłam w stanie wykrzesać z siebie słowa. Natomiast tutaj, no... Niestety może mówić. Niestety mogę. Niestety mogę. Nie odebraliśmy jej głosu. Dali mi prawo głosu, więc... Ale słuchaj, to, że jest opięty tyłek, no to jest taki model sukni. Na tym polega syrena, dwa kroki do przodu. Że opina tą sylwetkę. Zrobić takie dwa kroki do przodu. Ale ja nie po to mam taki tyłek, żeby go nie opinać. O. No i co? 1-0 dla ciebie. A co z barkami? Mnie się podoba. A barków w ogóle nie widać. Jej ramiona tu totalnie nikną, bo jest takie coś. Nie wiadomo, gdzie jest coś, a gdzie jest ramię.
To jest twoje przyzwyczajenie. Ale ja nie mówię, że nie. Ja jakby... Ona wyszukuje mankamentów tak. Twojej figury, których nie masz. Znaczy ona ma najlepszą figurę z nas wszystkich, absolutnie bije całą rodzinę na głowę, więc ja do jej figury absolutnie się nigdy nie doczepię. Ale ona sama wie, że jedyne co ma to, że ma wystające barki. Ale my już żeśmy tą kwestię rozgryźli. Tak. Bo mój Janek jest dużo wyższy, tak. O ponad 20 cm, jest dużo szerszy w barkach, więc on mi powiedział, że co bym nie założyła, i tak będę miała mniejsze barki, więc mam się nie krępować, wybierać to, co mi się podoba. No, ale pięknie. Wy powiedziałyście, że jak wyszłyście, to nie widziałyście tej sukni, a tę suknię widział Janek. Tak. I mu się bardzo podobała. Aha, Czyli tu? Tak. Nie, suknia jest przepiękna. Ona ślicznie tu robi ten. Jest przepiękna, no taka. Znaczy, ma dużo takich elementów, które naprawdę fajnie wydłużają sylwetkę. Ma ten rękaw, który przez to właśnie uniesienie wydłuża. Mhm. Ma świetną linię dekoltu, która też wydłuża. To jest przepiękne. I zazwyczaj ryby są odcięte tak na równo, a ta ma takie ładne uniesienie z przodu, które daje znowu takie poczucie, że te nogi są takie długie. Więc figura w niej jest naprawdę super. Co więcej, żeby w rybie wyglądać dobrze, trzeba mieć trochę biodra i trzeba mieć pupę, bo inaczej wyglądasz jak decha prosta. A tu musi być ten kształt, więc ale jakby tu nie było tej figury, to nie byłoby sensu pokazywania w ogóle takiej sukni. To prawda, bo w tej sukience wydajesz się na dużo wyższą. W sensie... I chudszą? I chudszą. I chudszą! Coś zróbmy z barkami! Jestem za tak! Czy muszę przyznać, że im dłużej na nią patrzę, to jest takie, no bo dobra. Ten pierwszy blask ci... Tak, ośledził mnie pierwszy blask. I o to chodzi. Ja wchodzę, wszyscy robią wow. I potem się wszyscy bawią. Ona jest magiczna i to, co też powiedziałam Ewelinie, że w tej sukience nie przejdzie obojętnie obok nikogo. Słuchajcie, obiektywnie, wspaniale było w pierwszej, wspaniale jest w drugiej. Zobaczmy, czy trzecia utrzyma ten poziom, czy nie. Póki co, na razie, jeżeli miałabym wybierać, to wolę drugą. Wow, a tu masz jedyneczkę, a tu też jedyneczkę, a tu druga, a tu... To ja? Zdecydowanie. Czy jest 2-2? A ja jestem za pierwszą i drugą. I jest opcja dwóch sukienek. Dokładnie. Dobrze. Jeszcze dalej. Jesteśmy gotowi. To zobaczmy, jak będzie wyglądała trzecia, a co? Zapraszam. Moja ostatnia propozycja dla Eweliny to nieco bardziej subtelny błysk, suknia o kroju literki A z bardzo fajnym falbankowym rękawkiem. To jest Ewelina. To jest Ewunia. Z subtelnego. Ewelina. Nie. Ta suknia mówi Ewuncia. No, prawdaż tak? To jesteś po prostu cała ty. Ja nie mówię, że ona jest najlepsza, czy w ogóle nie wyrażam na razie, nie zestawiam tej sukienki z innymi. Natomiast to jesteś ty. Moja Ewelinka. Moja Ewelinka, taka jakbyśmy tą sukienkę pokolorowali na inne farbami, to moglibyśmy powiedzieć, że i odjęli trochę tych wszystkich brokatów, tiuli. To taka sukienka typowa, jakbym widziała moją siostrę idącą gdzieś na wieczorne wyjście, na wieczorną randkę. No, jakby do trampek będzie pasować. W tej się tak czuję najswobodniej. Jakby też może ze względu na rozmiar, ale taka jest, taka i tu z rękoma jest wszystko fajnie, i nogi, i tak. To jest bezpieczny wybór. To. To jest bezpieczny, bo to jest totalnie ona, totalnie w jej stylu, ale nie ma tej nutki szaleństwa. Czy bezpieczny wybór to jest najlepszy wybór na najważniejszy dzień? Specjalnie użyłam tego słowa, że to jest bezpieczny, taki, że jest że wszyscy będą się tego spodziewać. Tak. Bo tak, sama weszłaś i powiedziałaś, o, to jest Ewelinka, tak. Czyli wszyscy powiedzą, no, taka sukienka w jej stylu. Czyli tu nie zaszokuje. Nie, absolutnie. Nie będą gadali. Jest bardzo ładna.
O tej gadać nie będę. Nie oślepną jak przy tamtej. Będą mieli czas na komentowanie. Słuchaj, nieważne jak, ważne, żeby mówili. I żeby nazwiska nie przekręcili. Dokładnie. No śliczna, jak na nią patrzyłam, tak miałam, wie, bardzo ładna, ale tak, po prostu, że bardzo ładna. Mhm. A teraz tak patrzę i tak... Słuchaj, ona jest prześliczna, zobacz, ona ma delikatnie mieniący się brokatowy dół, ale tak. Ten błysk nie jest tak bardzo wprost, ponieważ jest pod warstwą jedną, która jest gładka. W poprzednich dwóch propozycjach miałaś błysk na samym wierzchu. Teraz on jest taki bardziej subtelny. Do tego masz naprawdę dużo przepięknych zdobień w górze. Znowu zdobienia mamy ładne, pionowe, które wysmuklają sylwetkę. Masz świetny dekolt do swojej sylwetki, ładna literka V, nie za głęboka, ale taka fajna, żeby biuścik widać i jest zalotnie. I do tego masz rękawek, no, który dodaje takiego troszeczkę wdzięku, takiej lekkości, przysłania trochę ramiona. I to jest takie wszystko absolutnie, tak jak mówi twoja siostra, korekt. Masz ładnie zaznaczoną talię, masz kolor, który jest nieco ciemniejszy od poprzednich. Mamy tutaj taki troszeczkę cieplejszy odcień, który też super gra z twoją skórą. Ja się trochę opalę. To jest wszystko na tak. W tym roku też się już opalałaś. To jest moja opalenizna. To już jest opalenizna. Znaczy ja myślę, że tą sukienkę, taką sukienkę w takim stylu wybrałabyś, jakbyś sama poszła do salonu ślubnego. Bez pomocy. Ale przecież miałaś wymienić za szalej! Tak, ale to jest mój głos rozsądku, że faktycznie jakbym poszła pewnie sama i bym tak przeglądała na wieszakach, to bym sięgnęła. Po drugiej sukience już myślałam, że nic mnie nie ruszy. I jak przymierzyłam sukienkę numer 3, to tak miałam, mówię, a zobaczymy, może będzie ładnie. Ale im dłużej stałam i patrzyłam się na siebie, to tak miałam, że no piękna jest ta sukienka. I troszeczkę mi namieszała, zwłaszcza jak moja siostra powiedziała, że to jestem taka cała ja. I tak mówię, kurczę, patrzę, mówię, no faktycznie, no taka moja sukienka. Ja jeszcze chciałam Zuzię zapytać, jak tobie się ta trójka podoba? No taka normalna. Czyli Zuzia jest za swoją jedyneczką? Tak. Tak? Nie. No nie. A za dwójką. Przecież mówiłaś, że przy dwójce jest dramat. No ale to się zmieniło. Ale kiedy? Nie, jak już wychodziła, to powiedziała, że się tak długo napatrzyła, to jednak ta jej się najbardziej podoba. W głowie mi tak zostało, że... No, nie miałam nic do trzeciej sukienki, ale było za mało wow. Za mało takiego powalającego wrażenia. No. Im dłużej patrzę, tym jest coraz piękniejsza. Nie, ona jest bardzo piękna. Że już od bardzo ładnej przeszła do naprawdę... Bardzo piękna. Ta sukienka jest przepiękna, ale to teraz tak, mamy trzy sukienki. Tak. Pierwsza klasyczna, trzecia taka jest przepiękna, nic jej nie brakuje, świeci się, ale jest to taki prosty wybór i bardzo oczywisty jak na ciebie. Mamy księżniczkę, mamy pierwszą księżniczkę, gdzie wyglądasz w niej też przepięknie, numer jeden. I jest większy efekt wow, moim zdaniem, niż w tej, bo jest coś innego. No i mamy Royal Family, sukienkę numer 2, sukienkę, w której osiągniesz na pewno to, że będą gadać. Słuchaj, ja tobie oczywiście dam czas, żeby się jeszcze troszkę zastanowić, żebyś mogła się oswoić z tą myślą, którą wybierasz i w której czujesz się najlepiej i którą panną młodą zamierzasz być, bo kilka tutaj masz możliwości. Każda piękna, ale każda inna. Zaraz rozpoczniemy twoją metamorfozę. Ona oczywiście musi być dostosowana do tego, jaką suknię wybierzesz, ale zanim zajmiemy się włosami i makijażem, to jeszcze chciałabym, żebyśmy chwilę poświęciły twojej skórze. Hmm? Zaciekawiona? Bardzo. No to idziemy. Chodź. Olśniewająca panna młoda to też piękna skóra, a o nią zadbają odpowiednie kosmetyki. Panny młode w tym najważniejszym dla siebie okresie powinny tak naprawdę błyszczeć. Jak patrzę na ciebie, to ty już błyszczysz, bo jesteś po prostu cała w brokacie. Także mierzenie sukienek ci służy. Ale zupełnie serio, chodzi o to, żeby
stosować kosmetyki rozświetlające tuż przed ślubem, po to, żeby wyglądać zdrowo, promieniście, świetliście i mieć ten niesamowity blask. Ja mam tutaj bardzo fajne kosmetyki rozświetlające marki Yoskin. Ta linia nazywa się Natural Glow i ta linia właśnie ma w sobie takie malutkie drobinki, które powodują, że skóra się pięknie mieni, a skład kosmetyków jest taki, że jest dobrze skóra nawilżona, odświeżona i po prostu wygląda promieniście i młodo. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, co wspomniałaś wcześniej, że jeszcze się do tej sukni opalę, to dobrym pomysłem jest zastosowanie balsamu brązującego. Najważniejsze jest to, żeby nie odkładać tego na ostatnią chwilę, tylko żeby stosowanie takiego balsamu brązującego rozpocząć najlepiej tydzień przed, dam się, żebyś się zobaczył, tydzień przed tą najważniejszą uroczystością. Ładnie. Ładnie pachnie, właśnie to jest super ważne, że ładnie pachnie, szybko się wchłania i nie ma takiego właśnie nieciekawego zapachu samoopalacza, prawda? Jak balsam. No tak, no bardzo to jest ładnie. Właśnie taki balsamik i jeszcze co jest fajne, to on akurat w składzie ma olejek monoi, który pięknie wygładza ujędrnienia i nawilża skórę. Ale co jeszcze ważne, to to, że ta substancja brązująca jest w 100% pochodzenia naturalnego, więc to jest fajna rzecz. Kolejna ważna rzecz to jest to, że ten balsam może być użyty nie tylko na ciało, ale również na twarz. Dzięki temu masz, wiesz, równy kolor, nie? A nie biała buzia. I cóż, mamy piękny zapach, który nie jest charakterystyczny dla takiego zapachu samoopalacza, tylko fajne, mamy takie, no co, zmysłowe nuty. Bardzo tak, tak trochę migdałowo. Bardzo super. Fajnie to pachnie, więc pięknie pachnie. To mi się bardzo podoba. Natomiast w dniu ślubu ważne jest też to, żeby nie zapominać o rozświetleniu ciała. Bardzo dużo mówimy o makijażu twarzy, o rozświetlaniu kości policzkowych i różnych tam miejsc na twarzy, ale nie można zapomnieć o ciele, czyli wszystkie te elementy, które są widoczne w sukni, niezakryte na przykład długim rękawem, to są elementy, o które musimy zadbać. I tutaj bardzo ważne jest rozświetlenie. Dlatego jest akurat w Yoskin taki bardzo fajny balsam, który przepiękne ma drobinki i wspaniale skóra po nim błyszczy. Zobacz sobie. Mhm. Ja się cała wysmaruję zaraz. Pato, pato, pato. Ładnie się komponuje z moim brokatem. Idealnie, wszystko błyszczy. Blask na 102. Ale o Jezu. Nie no. Wspaniale pachnie. Pięknie. To, co jest też ogromnym plusem, to, że on ładnie się mieni, ale nie brudzi. To jest tak. Najważniejsze, żeby sukni ślubnej po prostu nie wybrudził za chwilę ten balsam, żeby nie zostawił żadnych smug brązowych, zacieków i tak dalej. Ten balsam tworzy praktycznie aż taką taflę błyszczącą, ale jeżeli miałabyś ochotę na nieco subtelniejszy błysk, to super rozwiązaniem jest ten olejek Yoskin Natural Glow, który nadaje się na twarz, włosy, skórę. Także jest świetny i... O! Dobrze, dużo złota, zobacz. Wszystko to dobrze pachnie. Ładnie, bardzo ładnie. No i cóż, on też przepięknie nawilża skórę, odżywia. No ja czuję to odżywienie, to jest fajne. Smarujesz je od razu, nie? Tak. Po prostu nie ma suchych fragmentów na skórze. Ja mam bardzo często suche ręce. I już nawet teraz, A wiesz, jak ważne są dłonie na... Tak. Wiesz, ile jest zdjęć dłoni? Tak. Mhm. Dlatego... No! Wcieramy! Więc ten olejek... O Jezu, ale aż... No jak... Naprawdę jest aż słowami się tego nie da wyrazić, jakie to jest naprawdę mega gładkie. Gładkość. Super. Blask, ale wiesz, co jeszcze? To, że on po prostu się tak nie klei. Tak. Bo to jest najgorzej, jak się klei właśnie do ubrań czy do sukni, to by było niefajne, a on po prostu na maksa szybko wsiąka i nie ma takiej tłustej powłoki, pomimo tego, że jest olejkiem, więc to jest świetna rzecz. I ma takie niesamowite drobinki, które się pięknie mienią. A tak. Ja lubię się błyszczeć, więc idealne. I one są akurat w takim odcieniu złota, więc fajnie się komponują ze skórą. Bardzo ładnie tak. Jest jeszcze jeden produkt, czyli mgiełka, ale tą mgiełkę zostawiłabym na koniec, bo nią można wspaniale właśnie wykończyć makijaż. I ją można stosować właśnie tutaj na twarz, na włosy, na ciałko. Oj, jak to ładnie pachnie. Poczuj to. Ładnie, mega ładnie. No właśnie. Dobra, rozpylanie na bogato, ja.
Więc to zostawiam na koniec. Tym wykończymy twój dzisiejszy makijaż, tym wykończymy twoją metamorfozę, tak żebyś cała się lśniła i tak żebyś pasowała do swojej błyszczącej sukni. Tak jest? No dobra, to co, wołamy ekspertów fizycznych. Tak. Dobra. Finał. Ciekawa jesteście, w jakim sukni wyjdzie. Nie trzymaj nas już w niepewności, byłaś! Ciekawa jestem, czy ona będzie miała większy stres w dniu ślubu niż przed jakimiś ważnymi rozgrywkami, jak to jest u niej? Nie, przed rozrywkami to już nie ma takiego. Nie? To już jest zawodowiec. To już jest profesjonalizm. Tak jak myślę, że aktor przed kamerą. Czyli mała trema? Tak, ona ma taką tremę mobilizującą, która niej dodaje... Można powiedzieć energii. Mhm. 20 lat na boisku, to ja myślę, że to już jest coś. A to będzie 20 lat na boisku i pierwszy raz pójdzie do ślubu, słuchajcie. Jezus Maria, to będzie jedyny? Mam nadzieję, że jedyny. To będzie większy stres na pewno, ale nie tylko dla niej, ale dla was wszystkich, co? Dla nas na pewno. Wszystkich. No, no już właśnie. Dzisiaj emocje. Poczułyście przedsmak? Tak, już łzy mokre, znaczy oczy mokre się zrobiły kilka razy. Łezki napłynęły, no to zobaczmy, co teraz się będzie działo. No Linka! Linka! Ewelinka! Ewcia, Ewunia! Kim pani jest? No, jest mocno. Pięknie. Pięknie, mocno, pięknie. To jest niesamowite. Jaka metamorfoza, jaka zmiana jest. Ale jest przepięknie, to trzeba przyznać, że jest przepięknie. Dalej? Przeszkadza. Już się przyzwyczaiłam. Wow. Mogę tak iść? Wstydu nie ma. Poćwicz jeszcze tylko ruchy ręka. Słuchajcie, jaka ona jest dorosła, co? Niemożliwe. Tak. Moja mała siostrzyczka. No. I kolczyki jakie ładne. Czy ja mogę bliżej? No jasne. Już jesteś duża, możesz wszystko. Pięknie, nawet się troszkę podpięło z tyłu. Super. No wyglądam na dorosłą. No tak jest. Oj, zawsze mówią, że jesteśmy trochę podobne do siebie, ale... Dzisiaj chyba nie. Dzisiaj taka siostra Kopczuszka trochę przypada przy tobie. Jak się czujesz, kobieto piękna? Jesteś taka kobieca. Czy ja bym mogła już? 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 Na miasto. A, na miasto? To na miasto czy do Janka? Przepięknie. To jedzie. Przepięknie. Świeci się najbardziej jak można, okej? Okay? Możecie sobie przyjść w białym, bo i tak się nie będziecie wyróżniać. Dobra. Ekry. Z naszej narodowej dumy siatkarki mamy przepiękną pannę młodą. Wspaniale się na to patrzy, piękna metamorfoza. Bardzo gratuluję ci tego odważnego wyboru sukni, bo wyglądasz w niej zniewalająco. Zjawiskowo. Tak jest. Ja współczuję Jankowi, bo ja po prostu jak cię zobaczę w tym kościele, to żeby orła nie wywinął, niech ktoś go podtrzymuje. No i słuchajcie, to był super dzień zakończony, musimy to chyba powiedzieć, sukcesem. Olbrzymim sukcesem. Brawo! Brawo dla Izy. To nie dla mnie, dla ciebie. Słuchajcie, dziękuję wam wszystkim, jesteście cudne. Jest okej? Okay. Jest okej? Okay? Nie, okej, okay, nie. Super. A ja się załapię? Piękna! Jesteś taka moja błyszcząca!
Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.